Kiedy zadzwonił do mnie jeden z radnych, zresztą mój kolega sympatyczny Henia Grodecki, by mu przedrzucił jakiś swój wycinek życiorysu. Ja mówię, nie wiem o co chodzi, ale to się później dowiesz. No i dowiedziałem się. Dowiedziałem się, że jestem nominowany służonego mieszkańca miasta Białej Podlaskiej. Rzadko się udziela sobie takich wywiadów. No i cieszę się ogromnie w sumie, że zasłużono mój prawie 50-letni wkład pracy i w uczelni, i szczególnie w środowisku sportowym. Także no, jestem niezmiernie wręcz szczęśliwy. Czy ten tytuł zaszczytny, zasłużony dla miasta Biała Podlaska, jest nobilitacją do dalszej pracy, do dalszej działalności? Tak, ja powiedziałem kiedyś jednemu z kolegów redaktorów w sumie, że nie rozpocznę, chyba umrę na stadionie, więc po prostu w tym momencie pracuję dalej. Jeszcze w tamtym roku pracowałem na uczelni, ale pracuję dalej w sporcie. Ostatnio nawet głośno było sukcesa Piotra Tarkowskiego, to mój podopieczny w sumie, mówiąc szczerze, kolejny zresztą mistrz Polski. I mam nadzieję w sumie, że wylądujemy wspólnie razem za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No gdyby nie pan, to nadsyłane materiały do bialskich mediów właśnie o sukcesach Piotra Tarkowskiego, to chyba nie mielibyśmy szansy się o tym dowiedzieć. Więc mam cichą nadzieję w sumie, że będzie głośniej. Zresztą w sumie już na ulicy Diamentowej, która była w tym roku w Chorzowie pierwszy raz w historii Polski, raz na Mistrzostwach Europy, że będzie głośniej i myślę, że będziecie mieli państwo więcej materiału do opisania o Piotrku. Ważny dla pana moment otrzymanie, przyjęcie tytułu zasłużony dla miasta Biała Podlaska. Jak się pan z tym czuje? Jak pan podchodzi do tego wyróżnienia? Dziękuję wszystkim radnym, panu prezydentowi, panu przewodniczącemu Rady Miasta. No jestem zaszczycony, jest mi niezmiernie miło. Otrzymałem takie same wyróżnienie powiatu bielskiego, zasłużony dla powiatu bielskiego. No i dzisiaj jest taka niespodzianka dla mnie, że właśnie tutaj jestem w mieście. Co zdecydowało, jak pan myśli? Jak pan myśli, panie Stanisławie? Z czego pan jest najbardziej dumny? Ta kariera zawodowa to już ładnych parę dziesiąt lat? 45 lat pracy. No, myślę, że to przynosi jakieś zadowolenie z tej pracy, bo to jest praca z młodzieżą. Jestem dumny, jak jestem gdzieś tam w sklepie i ludzie rozpoznają mnie. To jest najważniejsze. Czy to też uskrzydla pana do dalszej pracy, czy już jednak ma się dość? No czasami ma się już tego dość, ale jeszcze wydaje mi się, że jeszcze mogę coś tam zrobić dla tego miasta i dla tych dzieci i staram się jeszcze być w tym społeczeństwie, w tej rodzinie sportowej. A jeśli chodzi o listę pana sukcesów osiągnięć, co jest tak jakby na najwyższej pozycji? Z czego pan jest najbardziej dumny, jeśli chodzi o pracę zawodową swoją? Najbardziej to jestem dumny z tego, że jak gdzieś tam nawet ostatnio byłem w sklepie w Lidlu i takie malutkie skraby latają, mówię, o pan Stasiu idzie. Z tego się cieszę, że nauczyłem dzieci jeździć na łyżwach i ciągle jestem na tych zawodach i ludzie pamiętają mnie. Wychowałem kilku sportowców? No, kilkunastu. Najlepsze, najsławniejsze nazwiska w tym momencie, które przypominają się? Ja wiem, to najwięcej to ciężarowców, bo zawsze wyłapuję te talenty na zawodach szkolnych i przekazuję innym. A takim, który dalszą tą część sportowca szlifował, to był mój brat. Jemu wszystko to przekazywałem, a on dalej prowadził. No, Stefan Polaczuk. Gratulujemy i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosimy o kilka zdań na temat tego wyróżnienia. Jak się pan z tym czuje, że za chwileczkę zostanie pan zasłużonym dla miasta Biała Podlaska? Jestem niezwykle zaszczycony tym wyróżnieniem i tak mam wątpliwości, czy zasłużyłem na to wyróżnienie. I drugie to, czy jeśli nie dość teraz pracowałem, to czy jeszcze zdążę odwdzięczyć się temu miastu. Jestem związany z Białą Podlaską. Praca w tworzącej się obecnej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych. Byłem od początku tworzenia tej szkoły, Państwowej Szkoły Wyższej, która należy dzisiaj do jednej z czołowych szkół zawodowych w Polsce.
No i chcę wspomnieć nieskromnie może właśnie o znaczeniu akademickich szkół dla Białej Podlaskiej. Akademii Wychowania Fizycznego, która ma dłuższą historię, ale także Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych. Od początku mieliśmy z moim poprzednikiem, rektorem Józefem Bergierem, taką wizję, ażeby doprowadzić w tym mieście, mieście dawnej Akademii Bialskiej, będącej filią uczelni krakowskiej, żeby przywrócić tę akademię. I robiliśmy wszystko, żeby tak się stało. Teraz to się stało. A ja cieszę się, że mogę poprzez tą akademię działać dla miasta. Thank you.